Prosiliście, więc robimy. Testowałem dla was karty za 5 zł, testowałem karty za 50 i za 100 zł, więc dzisiaj przyszedł czas na budżet 200 zł. Tak więc po raz kolejny kupiłem dla was dwie karty graficzne, Radeona oraz GeForce'a. No i sprawdzimy sobie, która z tych kart w budżecie 200 zł wypadnie lepiej w popularnych grach, a także w nieco cięższych tytułach AAA. I wszystko to było możliwe dzięki dzisiejszemu sponsorowi, czyli Elgato. Ich karta 4K Pro 60 Mark II jest dostępna na złącze PCI Express i jest w stanie przechwytywać obraz z konsol czy komputerów do rozdzielczości 4K przy 60 fps z obsługą HDR. Oferuje niskie opóźnienia, wysoką jakość obrazu oraz integruje się z programami OBS czy XSplit. Dowiedzcie się więcej w linku w opisie. I swoją drogą dzisiaj, gdy będziemy sobie testowali te karty graficzne i będziecie widzieli na ekranie gameplay właśnie z tych kart, to był on przechwytywany za pomocą właśnie tej wcześniej wymienionej karty i mam nadzieję, że dzięki temu trochę jakość będzie lepsza. No dobra, ale z czym my tutaj będziemy sobie dzisiaj pracowali? Mam dla was jak zwykle GeForce'a oraz Radeona. Po stronie zielonych mamy kartę Nvidia GTX 650 Ti. Karta bazuje na architekturze Kepler, debiutowała w 2012 roku, wykonana jest w procesie litograficznym 28 nanometrów. Moja sztuka jest wyposażona w 1 GB pamięci VRAM GDDR5 na szynie 128 bit i mój egzemplarz jest dwuwentylatorowym wydaniem od Asusa. Do dyspozycji mamy złącze HDMI, dwa złącza DVI oraz jedno VGA. Do działania karta wymaga 6-pinowego złącza zasilającego. W drugim narożniku natomiast znajdziemy kartę AMD Radeon HD 7850. Ta karta bazuje na architekturze GCN, debiutowała również w 2012 roku i tak samo jest wykonana w 28-nanometrowym procesie. Radeon podobnie posiada 1 GB VRAM-u GDDR5, ale jest już na szynie 256-bitowej. Mój egzemplarz jest to wydanie od Sapphire, również dwuwentylatorowe, posiada złącze DisplayPort, HDMI oraz dwa DVI. No i do działania, podobnie zresztą jak 650 Ti, wymaga 6-pinowego złącza zasilającego. Chciałbym tutaj jednak zwrócić uwagę, że zarówno GeForce, jak i Radeon występowały w wersji 2 GB. Jeżeli dobrze poszukacie, to w okolicy 200 zł, może 220, udałoby się Wam wyrwać właśnie te nieco lepsze wersje, no i one również w niektórych bardziej wymagających grach mogłyby sobie poradzić ciutkę lepiej. Tak więc jak będziecie szukać karty dla siebie, miejcie to na uwadze. Ja akurat za zadanie miałem tutaj tą twardą granicę tych 200 zł, natomiast mówię, parę złotych więcej i udałoby się wyrwać nieco lepsze wersje. Zanim przejdziemy do testów, zerknijcie sobie jeszcze na platformę testową, jaka zostanie użyta do przeprowadzenia właśnie tych testów. W pierwszej kolejności zacznijmy sobie od sterowników. Jakie są najnowsze i czy działają dobrze? GTX 650 Ti ma najnowsze drivery 470-347. I co może być zaskoczeniem dla niektórych z Was, jest to wersja z maja 2022 roku. Bo tak się składa, że ostatnio Nvidia wydała właśnie łatki bezpieczeństwa dla tego sterownika. Szanuję. HD 7850 również wypada dobrze, bo GCN było stosunkowo długo wspierane i ostatnie drivery są z czerwca 2021 roku. I tutaj pochwalę zarówno AMD, jak i Nvidia, bo w obydwu przypadkach te karty działały bardzo stabilnie pod Windowsem 10 i nie miałem absolutnie żadnych problemów ze sterownikami. I jest to miła odskocznia od kart za 5, 50 i 100 zł, gdzie jednak te problemy ze sterownikami często występowały. No i nie przeciągając dalej, przeskoczmy do gier. Jak widzicie, tym razem będę starał się Wam prezentować gameplay side by side, czyli jeden obok drugiego. Ligę testowałem na rozdzielczości Full HD i najwyższych ustawieniach, w grze na bota i starałem się maksymalnie odwzorować takie same warunki. Minimalnie na prowadzenie wychodzi tutaj Radeon HD 7850, który średnio uzyskuje 391 fpsów, a 650 Ti okolice 341. Pamiętajcie jednak, że akurat ta gra jest bardzo wrażliwa na procesor, więc w zależności od tego, jaki macie CPU, możecie mieć gorsze wyniki. My testujemy tutaj najlepszy możliwy scenariusz.
Valorant jest bardzo niewdzięczną grą do testów i nie możemy zrobić meczu z botami, a trafienie na taką samą mapę w deathmatchu graniczy z cudem. Dlatego te testy akurat zaprezentuję Wam osobno. GTX 650 Ti na ustawieniach wysokich śmiga w okolicy 149 FPS-ów. HD 7850 w tej grze również wyszedł na prowadzenie i uzyskał średnio 195 klatek. Trzeba jednak przyznać, że obydwie karty spisały się świetnie i bez problemu można by na nich grać w Valo. CSGO na najniższych ustawieniach często jest używany bardziej do porównań procesorów, jednak tutaj w tym wypadku wąskim gardłem są oczywiście karty graficzne. Po raz kolejny wygrywa tutaj Radeon i to z dość pokaźną przewagą nad GTX 650 Ti. Kończymy z wynikiem 196 FPS-ów kontra 125. Nieźle. Fortnite'a natomiast testowałem w dwóch trybach, w trybie domyślnym na ustawieniach niski, a także w trybie wysokiej wydajności. Zacznijmy najpierw od ustawień niskich. W normalnym trybie DirectX 11 Radeon nieźle zdeklasował GeForce'a, uzyskując sporo lepszy wynik. 72 klatki średnio to naprawdę spory przeskok od GeForce'a, który uzyskał ledwie 44. Fortnite, tak jak mówiłem wcześniej, ma także tryb wysokiej wydajności i w tym trybie karty rozwijają skrzydła, uzyskując naprawdę bardzo dobre wyniki i przebijają barierę 100 FPS-ów. Zarówno na Radeonie, jak i GeForce'ie można by spokojnie grać. Tutaj różnica nie jest aż tak duża, bo 30%. No i przeskoczmy do nieco bardziej wymagających gier AAA. GTA 5 jest nadal szalenie popularne za sprawą trybu online, natomiast w single playerze na ustawieniach średnich i rozdzielczości 1080p GTX 650 Ti uzyskuje aż 107 klatek, natomiast HD 7850 141. Bardzo wysokie wyniki i aż żałuję, że żadna z kart nie ma więcej VRAM-u, aby podkręcić nieco bardziej ustawienia graficzne, bo spokojnie by się dało. A czy na takich kartach pogramy w wieśka na niskich w 1080p? Tak, bez najmniejszego problemu. GTX 650 Ti uzyskał moim zdaniem całkiem grywalne 33 klatki, natomiast Radeon 7850 47. Różnica po raz kolejny bliska 30%. Nie są to może jakieś powalające ilości klatek na sekundę, ale trzeba przyznać, że zarówno na GeForce, jak i Radeonie, Wiedźmin byłby do przejścia. No to przejdźmy do czegoś nowszego, jak Forza Horizon 5. Czy w ogóle się uruchomi? Na początku w przypadku GeForce'a i Radeona otrzymaliśmy komunikat o starych sterownikach. Natomiast ku mojemu zaskoczeniu gra działa na tych dwóch kartach, chociaż cóż, poświęcenie musiało być ogromne, bo zszedłem do ustawień bardzo niskich i rozdzielczości 720p. Efekt? Cóż, moim zdaniem niespecjalnie grywalny. 650 Ti uzyskała 23 klatki średnio, a Radeon 31. Różnica 25%, jednak moim zdaniem ani jedna, ani druga karta nie zapewnia komfortu grania. No, może Radeon dla naprawdę zdesperowanych, ale na 720p trochę ciężko coś zobaczyć. No a co powiecie na Cyberpunka? Cóż, na najniższych ustawieniach w 720p, no, pozwólcie, że zostawię to bez komentarza. Wygląda to i działa fatalnie, jak należało się spodziewać. Jednak trzeba tutaj oddać kudosy, że w ogóle ta gra na obydwu kartach się uruchamia. W ramach ciekawostki wrzucę tutaj Wam, jak gra wygląda na rozdzielczości 1080p z włączonym FSR na wysoką wydajność. No, ciężko tutaj cokolwiek zobaczyć i gra wygląda bardzo ciekawie. Ale paradoksalnie zaskakujące jest to, że klatkarz nie jest zły i tak jakby grywalny. Chociaż nie, żebym polecał grać w tą grę w takim wydaniu. No to zobaczmy Dying Light 2, który jest również dość nową grą i wspiera FSR. Na ustawieniach bardzo niskich i 1080p z FSR ustawionym na wydajność gra jako tako działa, jest całkiem czytelna i pokusiłbym się o stwierdzenie, że na Radeonie byłaby nawet do przejścia, gdyby klatki zablokować na 30. Wyniki sumaryczne jednak nie pozostawiają złudzeń i Radeon wypadł tutaj o wiele lepiej. A jak jest z grami, które korzystają z Vulkana? Cóż, na 720p i ustawieniach niskich Doom Eternal odpala i o ile GTX 650 Ti cierpi na takie jakby nagłe, dziwne spowolnienia i jest to raczej kompletnie niegrywalne, tak HD 7850 szczerze radzi sobie sporo lepiej i o ile gra nie wygląda jakoś super hiper, to może nawet na upartego dałoby się dojść do dalszych etapów.
Apex jest kolejną grą, którą ciężko odwzorować takie same warunki testów, dlatego tutaj również potraktuję je indywidualnie. Niespodzianką nie będzie to, że na Radeonie gra działa sporo lepiej, uzyskując okolice 60 klatek. 650 Ti oferuje okolice 41 klatek średnio. Okej, gra działa na Radeonie nawet całkiem spoko, ale moim zdaniem jest bardzo nieczytelna przez giga rozmyte tekstury. Jednak do Apexa mocniejsza karta z większą ilością VRAMu. Kurczę, muszę wam przyznać, że karty za 200 zł były całkiem pozytywnym zaskoczeniem. Byliśmy w stanie uruchomić praktycznie każdą grę. Okej, może nie każda działała super, ale byliśmy w stanie uruchomić każdą grę, więc jest tutaj naprawdę całkiem sporo kompatybilności. I karty działały stabilnie, sterowniki się nie wysypywały. To nie jest tak, że możecie sobie wziąć takiego Radeona i grać na nim w Cyberpunka, bo sami widzieliście, jak to wygląda, ale do grania w LoLa, Fortnite'a, Minecrafta, inne prostsze gry, czy nawet GTA 5 czy Wiedźmina? Kurczę, właściwie czemu nie? Tam działa to naprawdę całkiem znośnie. To starcie do 200 zł bez dwóch zdań wygrał Radeon, wygrywając praktycznie w każdej grze. I to jest też moment, kiedy ja tego Radeona faktycznie mogę polecić, przez to, że mamy tutaj dużo nowsze sterowniki Adrenalin i nie było żadnych dziwnych problemów, że na przykład niektóre gry uruchamiały się tylko w trybie okienkowym, albo po prostu nie chciały się uruchomić, bo tak. Tutaj wypada to już zdecydowanie lepiej. Ja te karty testowałem oczywiście na bardzo mocnym procesorze, jak zwykle to robię po to, żeby nie ograniczać kart i pokazać wam ich maksymalny potencjał. Powtarzam wam to jednak co odcinek, że musicie tutaj mieć z tyłu głowy to, że tutaj procesor też ma spore znaczenie i ja osobiście tego typu karty polecałbym parować no co najmniej od Phenoma 4 w górę, co najmniej od kortu quada jakiegoś, a najlepiej gdybyście właśnie pokusili się o jakąś i piątkę drugiej generacji, może i trójkę czwartej generacji. Jeżeli macie tego typu procesory, myślę, śmiało można na takie karty polować. No i analogicznie, jeżeli macie jakiegoś FX-a, powiedzmy tam 6300, no to również myślę, tego typu karty wcale nie byłyby takim złym pomysłem. Chciałbym tutaj jeszcze dorzucić dwa słówka na temat karty Elgato, której używałem do przechwytywania. Jest to miła odskocznia od karty, której używałem poprzednio, która aplikację do nagrywania miała dość średnio dopracowaną i też niezbyt dobrze integrowała się z OBS-em. O ile aplikacja Elgato w moim wrażeniu ma dość wysoki input lag, tak bez problemu integrowała się z OBS-em, gdzie input lag był bardzo przyjemny i za pomocą OBS-a korzystało mi się z tej karty bardzo, bardzo wygodnie. Tak więc z czystym sumieniem mógłbym ją polecić. No jak zwykle w przypadku tej serii dajcie znać w komentarzach, jaki następny budżet. To co, 300 następnym razem? Komentarze są wasze. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.